kiedyś to widziałem, że jakiś Filmweb czy Wikipedia pisze, że to jest mój pseudonim. Mogę zdementować pogłoskę, jakoby był to mój pseudonim, faktycznie się tak nazywam. Sytuacja wyglądała jakoś tak, że moja siostra chodziła do szkoły muzycznej, koleżanka mojej, ta moja siostra miała koleżankę i jej koleżanka miała z kolei mamę, która pracowała w jakimś takim studiu. I padło słowo, padły jakieś takie poszukiwania właśnie młodych dzieciaków z dziecięcymi głosami, które biegle czytają i które są w stanie takie rzeczy robić. No i mama się mnie spytała, czy chciałbym czegoś takiego spróbować. Ja w sumie nie miałem nic przeciwko. I pojechaliśmy do studia Start, które było przy Alei Niepodległości jeszcze w starej swojej siedzibie, w tej piwnicy. No i tam zacząłem nagrywać. To było takie moje pierwsze studio, więc to właściwie można powiedzieć, że się zaczęło z tego powodu, że umiałem czytać. Także. I nie wiem, czy ta kreskówka nie była w ogóle pierwszą rzeczą, którą ja grałem, bo tam była taka postać, która się nazywała Janek, tak? Możliwe? O, jakieś czary! Nie żadne czary, tylko mój niby miecz. Była taka postać raczej drugoplanowa, on z tego co pamiętam nie miał tam super dużo. Też pewnie jako dzieciak sześcioletni niekoniecznie bym tam wyrobił, żeby jakąś główną rolę grać, więc to było coś takiego. Tak, był Piotruś Pan. Piotruś Pan. A gdzie mieszkasz? Druga ulica w prawo i prościutko aż do poranka. Ten Piotruś Pan fabularny się pojawił ładnych kilka lat później, z tego co pamiętam. Więc jeszcze pomiędzy były jakieś różne rozmaite role i różne kreskówki, nie kreskówki i tego typu rzeczy. Twoja kolej, Dini? Tak jest! Z tego co pamiętam, to grałem go falsetem. Więc wiele osób tego nie zauważyło, że to jestem ja. A jednocześnie to jest zaskakujące, bo bardzo dużo osób w jakiś sposób traktuje tę bajkę jako taką kultową. To znaczy, że to jest taka bardzo, bardzo popularna bajka. Nie wiem z jakiego powodu. Na co się tak gapisz, głąbie? Głąb? Ja? Szukasz kłopotów? Zaraz zrobię z ciebie omlet! To było ładnych parę lat temu i nawet nie wiem, czy później jakoś nie natrafiłem, nie wiem, czy to akurat w przypadku tej bajki było, ale pamiętam, że jakoś później natrafiłem właśnie na jakąś bajkę, w której grałem i zobaczyłem, że tam jest już ktoś inny, no w sensie, że już jest ktoś z dziecięcym głosem ponownie. Także tak, no, aktorzy dorastają, a postaci cały czas mają ten sam wiek, także jakoś sobie trzeba z tym poradzić. Puchatku! Krzyś do nas idzie. Puchatku! Puchatku! Jesteś! Dobrze, że jesteś. Byłem Krzysiem. Chociaż ten Krzyś to z tego co pamiętam też wielkiej roli nie miał zawsze. To było coś takiego typu parę zdań, ale też z tego Krzysia dużo osób mnie kojarzy. Wszyscy patrzą na mnie. Uśmiech. Uwaga. I to też zawsze jest dla mnie zaskakujące, bo no ja po głosie nie jestem w stanie, no może po jakichś charakterystycznych głosach, ale generalnie po głosie nie jestem w stanie jakoś super dużo ludzi rozpoznać, więc tak, szczególnie po takim przetworzonym jeszcze przez komputer i przez wszystko. Nie chcę stać się jakimś zremolałym snobem. Dobrze, tato, ale Mikołaj nie dostanie naszego listu, jeśli... Nie! Oj nie, tego nie pamiętam. Syn Goofiego. Nie wiedziałem, że w ogóle istnieje syn Goofiego, szczerze mówiąc. Ale możliwe, że coś takiego było. No, a w którym to roku? Masz tam napisane? Trzymaj się, tato! Jedziemy na skróty! A, mogło coś być. Tak. Mogło być coś takiego. To faktycznie. Mikołaj! Ho, ho! Wesołych świąt! Z takich większych, no to było ich dużo, ale nie było ich aż tyle. No to znaczy, jeżeli faktycznie zapisywać każde odezwanie się w każdym filmie, no to było tego mnóstwo, ale myślę, że jeżeli patrzeć na takie mniejsze, to nie. Jeszcze teraz sobie przypomniałem, jest taka bajka Olinek Okrąglinek. To jest czat. Ochotnicy pomocnicy meldują się na rozkaz. Moja siostra ma dzieci właśnie w takim wieku Olinka Okrąglinka i one są absolutnie
zajarany tym, tą kreskówką. Nie wiem, czy z tego powodu, że tam mnie słyszą jako dziecko, czy po prostu im się podoba. Podejrzewam, że jedno i drugie, ale no, to była też bardzo fajna bajka. Bago, jago, zimbuli! Maszeruje i bębni! Dobra, bobra! Myślę, że na przestrzeni tych 20 lat mój głos mocno, raczej dramatycznie powiedziałbym, się zmienił. Szczególnie jakby z tego czasu sprzed mutacji. Więc myślę, że ten mój głos dziecięcy jest praktycznie nie do rozpoznania. No, znaczy, to jest duże wyzwanie, żeby tam się czegoś doszukać. Aczkolwiek no, jest to dalej mój głos, więc pewnie jakieś tam podobieństwa są. To tutaj chyba było. I to chyba w tym studiu nawet było, tak. Ale ile lat temu, to też nie wiem. Jak możesz tak mówić? Ten rok jest zupełnie inny niż zeszły. A niby jak? Jesteśmy tacy sami, żadnych zmian. Pamiętam, że to był chłopak i on miał jakieś dwie koleżanki. To było coś w tym stylu, tak. I to był taki High School Musical, zanim High School Musical się pojawił chyba. To było niebezpieczne. Reklamowali, że kolejka jest tak szybka, że odrywa mięcho od kości. Ale wsiadłeś. No bo wy mówiłyście, że będzie spoko. Spoko? Zwymiotowałeś na włosy Sophie Obermann. No, ale po tym było już spoko. No, ale to było, nie wiem, ile mogłem mieć lat. 13, 14? Pewnie coś koło tego. Podejrzewam, że to mogło być jakieś takie wczesne gimnazjum. I pamiętam, że to była jakaś taka postać, która... to był chłopak, który... Był takim szalonym erudytą, to znaczy, że tam dużo wiedział zawsze i był taki... I te dziewczyny zawsze chciały coś robić wariackiego, a on tak zawsze ich je stopował i tam zatrzymywał. On wierny jest mi jak pies i teraz na zawsze jest mnie dwóch. To były de facto dwie postaci. Tak, to była niezła jazda, bo były jakieś po prostu chore liczby wersów na jeden odcinek, a to był taki serial, który leciał dość szybko i dość szybko trzeba było to nagrywać. W tej szkole trzeba kuli burzącej. Jej, Karol, to mogłoby popsuć obchody stulecia. Tak, ja będę obchodził stulecie, obchodząc je z daleka. Serial jest o tym, że jest postać Karol, która z jakiegoś powodu, nie pamiętam z jakiego, ma swojego sklonowanego brata bliźniaka, który ten brat jest dużo od niego głupszy i no jest takim frajerem, no po prostu. Myślałem, że te rudery zbudowali starożytni Egipcjanie. O, nie słuchaj go, szkółko. Przed tobą jeszcze wiele nauczania. Przestań głaskać szkołę, chłopie. To niegodne. To też jest dziwne... No bo często jak się gra, to dostaje się do słuchawki inne osoby, które już zagrały po polsku. Czy to jest jakiś dialog, czy to jest jakaś tam sytuacja. No i w tym przypadku właściwie dialog ze mną, prowadziłem dialog sam ze sobą. No jakby jako inna postać, ale jednak to był dialog tej samej osoby z tą samą osobą. Wiesz co robić, klon chłopie? Dobrze, Karol! Dziewczyny rządzą! Nie to! Zapisz mnie jako sędziego w konkursie. To było trochę dziwne, ale to było na pewno ciekawe przeżycie, bo po prostu 3/4 dialogów było pomiędzy moją postacią a drugą moją postacią, więc trochę się czułem jak lektor. Ja nazywam się Jane. A jak ty się nazywasz? Właściwie bardzo prosta rola do zagrania, ponieważ 90% tej roli opierało się na różnych odgłosach dżungli. Także poszło szybko. To był chyba najszybciej zagrany film pełnometrażowy, który zagrałem. Ja Tarzan, ty Jane! Ja Tarzan, ty Jane! Ale tam jednocześnie było też trochę takich, bo te reakcje niby są proste i niby się wydaje, że po prostu zew dżungli jest bardzo, bardzo łatwo zagrać, ale pamiętam, że on czasami wchodził na takie rejestry, które mi są zupełnie obce, to znaczy jakieś już większe wrzaski, w jakichś takich sekwencjach różnych, imitacja głosu małpy i tak dalej. Ja nigdy nie byłem mistrzem w szczekaniu, w udawaniu odgłosów zwierząt, tego typu rzeczy. Śmiać się na zawołanie spoko, ale głosy zwierząt... Teraz Tarzan dbać o Jane. Już zawsze. I właśnie chyba nawet ostatnio trafiłem na tę rolę jakoś w telewizji. Że widziałem i szczerze mówiąc przez jakieś
15-20 minut nie byłem w stanie stwierdzić, czy to jestem ja, czy to nie jestem ja, bo jakby na tyle niecharakterystyczne są reakcje, że trudno określić, kto to tak naprawdę jest, ale chyba to była ta wersja. Tytuł pewnie tutaj nie wskażę, ale pamiętam. Tak. Było, znaczy, najwięcej problemów. To była sytuacja, kiedy ja miałem, nie wiem, jakieś 7-8 lat i po prostu się poryczałem w studiu raz jedyny. I to był taki serial, który się nazywał A to historia? A to histeria? O, to znów, a to histeria, historyczna panoperia. Tak, Lord Falseton. O, tak to się nazywało. Młody chłopak głośno mówi. Bił jego głos, pomagał mu. Było jakieś takie przeniesienie się w przeszłość. I oni jechali jakimś autobusem i rola moja polegała na tym, że on śpiewał bardzo ciężko napisaną piosenkę. Wymagała jednocześnie zgrania kłapów i wszystkiego. I działa się cały czas, to znaczy była śpiewana cały czas tam w tle, więc po prostu to sprawiało, że naprawdę to było tragicznie ciężkie do zaśpiewania, bo to była jakaś taka odliczanka, oni mają coś takiego, że tam odliczają jakieś szklanki czegoś i to schodzi jakby w dół i coraz, jest coraz mniej. No więc oczywiście to było odliczanie chyba od 50 praktycznie do 1. On cały czas był na ekranie, więc cały czas trzeba było to śpiewać i cały czas trzeba było kontynuować. No i tak, to było coś absolutnie ciężkiego. Ja po prostu podołałem w końcu jakoś, ale pamiętam, że to była droga przez mękę. Cikusa składał złośny los, że dał mu ten donośny głos. Jeszcze Gwiezdne Wojny były też niezłe. Gwiezdne Wojny też były spoko, ale Harry Potter, tak, też taka rola była. Dla mnie jest bardzo zaskakujące, że te lata mijają i że te bajki już naprawdę zaczynają mieć już trochę lat na koncie, a cały czas gdzieś są puszczane i cały czas są tak jakby obecne, bo raczej myślałem, że no dobra, to polata sobie ze 3 lata na jakichś tam różnych stacjach mniej lub bardziej znanych, po czym powstaną nowe bajki, które wykopią te stare bajki z ramówek i z tego wszystkiego, a jakoś to tam cały czas coś się dzieje i cały czas to puszczają.